Tak, dzisiaj jest godzina gdzieś. Chwila. Czy jest trzecia teraz jest? No, jest godzina trzecia. Ja sobie tak siedzę i zamulam sobie tak znowu sentymentalnie w Call of Duty 2 na multi. Na jednym z moich ulubionych serwerów, które trwają do tej pory. Czy to jest Familka? Czy jakoś tak? Czy po prawie jest to kilka fajnych modyfikacji, jak ten ochrona po spawnowaniu się. To jest dość przydatne, jak jest duża liczba osób. Tu po prawej stronie, w prawym dolnym rogu macie tutaj moje ratio, headshoty i tak dalej. Fajna, przydatna rzecz. Czy to jest róg? Tak. Jestem w drużynie, którą nie lubię, na bardziej lubię Brytyjczyków i Amerykańców, gdyż mają moją ukochaną broń. Tam jego. Tam jest fajnie strasznie. No, widzę, że idziemy nawet. Jestem na plusie, nie jest tak źle. Nie ma tu deadcamu. Ale nawet jest fajnie. Nie lubię strzelnej broni. Ona jest super celna, super fajna. Mój brat ją zawsze kochał, tą broń. Ale jednak ja wolę Tomiego ukochanego. O, aha, ukradłem mu. I strasznie brakuje mi tutaj punktów za asystę. Szkoda, że to nie ma takiego systemu, jak to się pojawił w Call of Duty 4. To jest exp za asysty i tym podobne szancelstwa. Ojej, udało się. Ale cóż, da się jakoś przeżyć. Wyobraźcie sobie, że gram, że kiedy kupiłem tą grę, używałem tego samego monitora. To jest Fujitsu Siemens? Tak, jakiś stary 4x3. Działa, nie wiem jakim cudem, ale działa. To jest takie normalnie ta budowana rozdzielczość to jest 1024x3. Na... gdzieś tam? 1024 na ile? Nie pamiętam już. Na ile to tam było? Łooo, proszę pana. Świetnie, umrzę od własnego granatu! Tak. Ale kogoś zabiłem. Oj, mi się. O, już się bałem, że go nie zabiję. Jest cholernie stary, jak mówiłem, on jest zbudowany ma rozdzielczość 1024 na ileś tam? A ja go tak rozciągnąłem, że teraz aktualnie gram na 1280x720, a system sobie go gram na 1280x1024. Ale kurde, niestety jedyny minus, niby to wyglądało ok, kolory są dość dziwne, ale da się przeżyć. Ja umrę, a nie, zabiję go. Kolory są dość dziwne, ale niestety. Wynikła taka sytuacja, że nie radzi sobie z białymi kolorami. Zwyczajnie jak pojawi się czysty biały kolor, tego nie wyświetla, tylko wyświetla się bezczelny po prostu szum, taki kolorowy. Na to do dupy. Oh, come on. Aj. A, nie jest to źle, 17. 13. 1-3-0. Sama słodycz. Kolejna porcja newsów ode mnie. Przy okazji, jak sobie tak ciupię w tą moją kochaną grę. Czy ktoś tu jest? Nie. To, że zacząłem współpracę z tym, z firmą gry online, zrobiłem dla nich serię poradników z obcego, tam co jest szukanie znajdziek i tym podobne. No i myślę, że moja spaca bardziej się rozrośnie, tylko niestety jeszcze troszkę dostoi, bo po pierwszym zleceniu muszę się rozliczyć i tak dalej, wszystkie to moje nieszczęsne formalności. Dopiero potem jak się z tym ogarnę, to no będę mógł już ten aktywnie już dla nich robić. Jeszcze fajnie, zawsze będę miał kilka groszy na kebaby w końcu. Teraz tu siedzę i kurde zamulam, bo ani grosza nie ma na duszy. A przy okazji, może jak się z wszystkim wyrobię, to może stanie mi na ten nieszczęsny pyrkon. No i zobaczymy. Nieco jeszcze u mnie było. W sobotę byłem na tym nieszczęsnym spotkaniu związanym z SimCity. To było jakoś SimCity dla vlogerów, czy jakoś tak? Więc nie wiem czemu, co w ogóle my tam robiliśmy. Jedynie jeśli chodzi o gry, to byłem ja, byłem Rock Alone. I był wązaj. No i tam siedzieliśmy, graliśmy tą gierkę, wygląda tak, że były drużyny. Podzielone tak, że był lider, no a to Rock Alone miał swojego jakiegoś tam kolesia od androidów, swojego jako gości. Ja byłem z wązajem. Oj, no i tam były jeszcze inne jakieś spam vlogery, to akurat tam były jakieś macicioszki, jakiś chocolate kakao, czy chocolate milk, chocolate coś tam, coś z czekoladą było. Macie ciążki dwa były i był ten, i jeszcze inny jakiś ten. A, jeszcze był ten vlog Mateusz. Tak, otóż kojarzę tylko po tym, że wszystkim na internecie spamował wiadomości. Chciałem jakimiś
żeby go wypromować, dlatego z tego go kojarzę, bo z filmu tak średnio. Ale robi tam jakieś tam swoje covery, więc też coś tam przy okazji zobaczyłem. Piosenek jakiś robił? No nieważne, znowu pobiegam tematu. Znaczy jest taki jakiś zmulony, nie wiem, w Krakowie mniej powietrza jest czy co? Jak wróciłem z tej Warszawy, to strasznie mam mózg wymięty. Oj, lagi się pojawiły, cholera. Nie to mówić, a nie, zniknęły. Jezu, jaki jestem zmulony, ja pierdzie. Więc tak czy siak, kolejne opowiastki. No i wygląda tak, że Łokrzy się suchy prowadzący od jej. Śmy sobie pograli, z 3 godziny trwały zawody, wygrała drużyna, oczywiście co zrobiła zajebiste te miasto. To nie były jakieś te polskie showvlogery, tylko to był normalny, nie wiem, to może jakiś redaktorzy. Drużyna się nazywała The Sims 3. Jak się nazywali The Sims 3? My byśmy wązali, a oni mieli The Sims 3. No i zbudowali najlepsze miasto, to naprawdę było zajebiste. No i oczywiście nasze miasto zginęło, prawie. Pół miasta to był po prostu paleta zgonu, czarnoziem taki. Po prostu przez to, że reaktor nam się ten... Powiedzmy, mieliśmy elektrownię atomową i nam się reaktor stopił, ponieważ tworzyliśmy... W ogóle szkół nie budowaliśmy i tam sami debili pracowali. I same fabryki, tam były jakieś domy tanie. Tak, w sensie fajne, no SimCity jest fajną grą w sumie, bo tak bardzo logiczną, ładna logikę, na przykład widzę, że czegoś brakuje, bo jest potrzebne nowoczesne technologie. Wszystko można na logikę rozkminić, fajna gierka. No i później, żeśmy wrócili do hotelu, to w sumie już nic się ciekawego nie działo, ale wiadomo, że było darmowe żarcie, więc w sumie to się liczy. Więc myślę, że dzięki temu mogę ocenić, że było okej. Boże, jakie dziwnie mówię. Chryste, pan... Ja wcale nie piłem, dajcie mi spokój. Ja nie piję w ogóle. Znaczy trochę. A nie, znowu odbiegam. Chryste, panie. Więc jak mówiłem... Oj, ktoś chce mnie zabić? Mnie zabił? Następny dzień to były zawody Best Games Tournament. Organizowany też w Warszawie. I odbywał się na Politechnice. Tam byliśmy mniej więcej od godziny gdzieś... 10 do godziny 14. Ale to było takie... troszkę nudno tam było, szczerze mówiąc, to było dobrze zorganizowane, były komputerki, były konsole, były pufy. Później wjechał Red Bull, to tam rozdawali na pojazd, no później miał być też Monster. Organizacja była dobra, pogadałem sobie trochę z nimi. Koszulki, mam na pamiątkę właśnie koszulkę od nich. No, wiem, okej. Bez nadziei, że jak wychodziliśmy, dostaliśmy koszulki od SimCity. I oczywiście wszystkie były M-ki, o, na M-ka to nie jest zbyt dobra. Więc po prostu, jak spotkałem się z widzami, spotkałem się z widzami w tym moim nieszczęsnym, o tym Best Games Tournament, to i temu. To jednej osobie dałem koszulkę, bo po co mi z M-ki. I w sumie tyle. Warszawa, no. Nic w sumie ciekawego. Pochodziliśmy, coś tam ponagrywaliśmy. Relacja powinna się pojawić za jakiś czas u Wązaja. O, ale kurde, zanim to potrwa, to nie wiem. Zobaczymy. O, zabijam. Ja mam 21. Jakoś przetrwam. Dobra, kończymy tam rundę. I mogę, że... bo widzę, że lagi mi się zaczynają, co będę kończył. I co do aktualizacji? W sumie nic. Filmy na Kapitanie Korpusie jeszcze nie pojawiły za dodatkowe. Bo jakby nie miałem energii ani chęci napisać sobie normalny scenariusz. Tu był? Aha, zabiję. Kawabunga. Delayed mnie uśmiercił. Ojej. Ujęcie, no. Aha, kolejny motyw, że... Do tej pory mi się ta gra podoba, gdyż ta gra nie potrzebuje opcji, nie wiem, hardcore, zwykłej, nie wiadomo jakiej. Tylko, wiadomo, kilka strzałów, nie żyjesz, rodzisz się i dalej zabijasz. Ta jest fajna do tej pory. Tak się nigdy nie starzeje. Nadal jest ładna, nadal jest przyjemna. Tylko, że kurde, coś... To z netem się pierdzieli, ale to u mnie to zawsze się pierdzieli o tej godzinie. Im więcej godzina popołudniowa, to zawsze coś się chrzani. O, coś tu po niebie ktoś napisał. No i w sumie, jeśli chodzi o aktualizację, to tyle. Była wycieczka, spotkanie się z widzami. Super się gadało, kurczę. Nie uciekali na mój widok, to może nie jestem aż tak przerażający z wyglądu. Oj, pracę mi spadło. Ale w sumie tyle. Wycieczka ostra. Troszkę jeszcze zabijam i myślę, że mogę kończyć, bo już, o Jezu, bo się już wszystko pierdzieli. No dobra. Mam nadzieję, że jest super, nie wiem, dziwna sprawa. Wróciłem z tej Warszawy i od kiedy wróciłem, to mówię, kurde, gdybym był pijany, nie wiem, przecież właśnie sobie, że
położyłem się spać. Spałem 14 godzin i w ogóle what the fuck. I budziłem się niewyspany, gadam, gdybym był pijany. Nie wiem, dziwna sprawa totalnie, może chory jestem, tylko to nie wiem. Nie mam pojęcia. No dobra, mam nadzieję, że mówiłem w sposób wyraźny i tak dalej. Po prostu naszła mi ochota na nagrywanie i na gadanie, więc ponagrałem i pogadałem. Mam nadzieję, że w miarę czytelny sposób. Do zobaczenia. Cześć, ludziska. Hejo, hejo.